pierwszej edycji festiwalu. Tutaj bardzo dużą pracę wkładają. Mogę powiedzieć, dokończyć? Później będziemy, tak? Jest to bardzo istotne dla tych osób, drodzy Państwo. Jest to bardzo, bardzo istotne, bo nie byłoby tego festiwalu również bez tych osób. Nie byłoby bez Wojtka Malko, nie byłoby bez Basi, bez Karoliny, bez Gosi i bez Maćka. Oni tu wkładają ogromną, ogromną pracę, której być może nie widać, ale dziękuję im za to bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli mogą wyjść na scenę, Basia, Wojtek, Karolina, Maciek, Gosia, wyjdźcie, wyjdźcie. To są osoby, które... Wielkie brawa dla nich, naprawdę. No za dużo nie wyszło ich, trudno. Wielkie podziękowania należą się osobom, mieszkańcom wsi Gajów. Też bezimiennym. Ja może nie wiem, Zbyszek Furca, Darek Kantyka, Waldek. Kurczę, zapomnę te nazwiska, ale wszyscy mieszkańcy wsi Gajów, którzy przyczynili się do tego, aby byście mogli tutaj na tej wykoszonej trawie, na kocykach się ułożyć, posiedzieć. Brawa dla nich, naprawdę tutaj trzeba. I teraz jedne z ważniejszych podziękowań. Ania Wykusz-Sioja. Bardzo zapraszam na scenę. Aniu, chodź do nas. Ania, słuchajcie, jest to osoba, która aż mnie tak onieśmieliła swoją hojnością, aby wspomóc festiwal, że trzeba tutaj koniecznie, specjalnie podziękować. Ania, prosimy na scenę. Brawo dla Ani. Dziękujemy, Aniu. To, co zrobiłaś, naprawdę przerosło wszelkie oczekiwania. Dziękujemy, Aniu. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jestem takim skromnym pomocnikiem tutaj, nie Mikołaja, ale aniołów Wołodii, do których należy Janusz. Słuchajcie, zgodnie z tradycją musi być utwór finałowy. Utwór finałowy, który wykonają wszyscy wykonawcy, artyści, którzy gościli dzisiaj na scenie 7. Festiwalu w